lecz to drażliwa kwestia. Niech naród raz się dowie, jak ciężko pokrzywdzeni są szarzy ministrowie. Ministrów nie lubią artyści im współcześni, nie piszą o nich wierszy, powieści ani pieśni. Ludowy nasz renesans ministrów srodze dziwną. Kierunkiem modnym w sztuce jest niefiguratywność. Dla figur w konsekwencji nie pamięć i nerwosan. Gdzie sonet o ministrze, gdzie biust w marmurze ciosan? Dolą ministrów po przykładach tych się zrusz i wiedz, że odtąd masz pamiętać zawsze już. W Warszawie stoi jasny gmach, w nim bardzo ważne drzwi. Minister, napis jest na drzwiach, naciskasz klamkę i... Ministerialną widzisz głowę, centralnych słuchasz słów. To on, słoneczko resortowy, minister naszych snów. W tym gabinecie praca w dłoniach aż mu furczy. Tu się narodzi już nie jeden pomysł twórczy. O tych pomysłach klan artystów ani dudu. Kto o ministrach pisze dziś? Trybuna ludu. Panie ministrze, tyś piosenki tej adresat. Panie ministrze, z nią i ze mną, co chcesz rób. Ale w tym fakcie nie ma nawet cienia przesad, że tę piosenkę jak kwiat rzucam do twych stóp. Problem nie jest błahy, tak jakby się zdawało. Ministrów w naszym kraju nie mamy znów tak mało. Jeden komunikację, drugi ma przemysł lekki, trzeci ciężki, a czwarty dział zdrowia i opieki. Piąty ma budownictwo, na handel wpływ ma szósty. Siódmy dokłada z pensji, by skarb nasz nie był pusty. Ósmy ma więź z rolnictwem, dziewiąty z zagranicą, dziesiąty głos wewnętrzny przemilczeć radzi mi co. Rolą ministrów po przykładach tych się wzrusz i wiedz, że odtąd masz pamiętać zawsze już. Dopóki czuwa mózgów trest, spokojnie można spać. Minister po to przecież jest, by się na wszystkim znać. On z lotu orla dostrzec umie calutką PRL. Nocą przyświeca mu w zadumie nie lampa, ale cel. Panie ministrze, muszę panu wyznać coś, choć nie jest ze mnie gospodarczo ważny obiekt. Czy już naprawdę ministrowych mamy dość?